Dzień dobry, jest poniedziałek 10 września. Klaudia Rusek, zapraszam na najciekawsze wydarzenia telewizji Streameo. Zaczynamy! Dwudziestopięciolecie Karu. 100-tonowa granitowa rzeźba już jest. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego świętuje 25-lecie. W związku z tym jubileuszem odbyła się uroczysta gala Filharmonii Dolnośląskiej, a także wyjątkowa edycja wyprodukowana pod Śnieżką. Od 25 lat Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego wspiera małych i średnich przedsiębiorców. Początki jej działalności nie były łatwe. Agencja w tej chwili działa na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, które już funkcjonują. W czasie, kiedy ja pracowałam, my wspomagaliśmy tworzenie takich firm, zapobieganie upadłościom i tworzenie nowych małych i średnich firm. I choć jubileusz skłania do podsumowań, to prezes Piotr Miedziński już snuje plany na przyszłość. Bo sukces Karu to sukces przedsiębiorców, czyli wsparcie sektora małych, mikrośrednich przedsiębiorstw różnymi formami, w postaci nisko oprocentowanych kredytów i pożyczek, w postaci finansowania szkoleń, wsparcia w pozyskiwaniu kontrahentów, partnerów zagranicznych, ale także proorientacja zawodowa. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego ma olbrzymi udział w wymianie i gospodarczej, i społecznej na pogranicza. Agencja bierze także czynny udział w promocji lokalnych produktów. I właśnie dlatego od 16 lat w Jeleniej Górze odbywa się impreza wyprodukowana pod Śnieżką. Co ważne, znaleźć tam można najlepsze produkty, zarówno spożywcze, jak i rękodzieło. To wszystko tutaj jest, no. Więc ja bym był, gdybym był stąd, nie jestem niestety, byłbym dumny jak jasny gwint. A mamy się czym pochwalić. Przygotowałem chleb pszenno-żytni na zakwasie, którego piekę w piecu chlebowym, piersiowym na drewnie. Do chleba najlepsze są sery i tu jest w czym wybierać. Są krowie i kozie, długo dojrzewające i te nieco krócej. Sztandarowym produktem z Karkonoszy są sery łomnickie. Do każdego sera podchodzimy z miłością i myślę, że ta miłość jest głównym atutem, że mimo różnych przeciwności, wielu różnorakości, wszyscy te sery lubią. Nie można zapominać także o kiełbasach i mięsie przyrządzanych według tradycyjnych receptur. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko próbować. Pyszna, szczególnie, że pod względem takiego święta, jak tutaj jest, to też często przychodzę i jest inna niż kilka lat temu, jak próbowałam. Dobra, ale dobra. A chleb? Dobry? Mięciutki, chrupiący. Chrupiący raczej, chrupiący. Wiadomo, że te rzeczy, które tutaj są, to są własnej roboty. Smaczne. Smaczne i dobre. Były także warzywa, które onieśmielały najróżniejszymi kolorami i kształtami, a wśród nich królowała dynia. To jest właśnie Hokkaido. Można ją upiec ze skórką, bo to jest jedyna odmiana dyni, którą się przygotowuje, przyrządza ze skórką. Czyli nie obieramy jej. W ćwiartki do piekarnika z karczkiem, z papryką. Jest wyśmienita. Jednak na wyprodukowaną pod Śnieżką znaleźć można było nie tylko jedzenie, ale także wyjątkowe rękodzieło. Były szklane preciosa, las w słoiku, a także biżuteria ze skóry. Najchętniej sprzedają się smoki, które są spinkami do włosów. Mam smoki w dwóch rodzajach, duże i małe. W zasadzie sprzedają się tak samo i duże, i małe. To są moje takie standardowe wyroby. Smoki i jeszcze motyle, których jest troszkę mniej, aczkolwiek też dobrze się sprzedają. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy gotowania z Julią Cymbaluk i Robertem Makłowiczem, a potem wspólne próbowanie potraw przyrządzonych z lokalnych produktów. Wystawcy walczyli o nagrodę Karkonoskiego Jelonka. W tym roku jury miało bardzo trudne zadanie. Ostatecznie postanowiono wyróżnić folwark wrzosówka, czeski syrop z rokitnika i sery z wańczykówki. A wśród rękodzieła najciekawsza okazała się szklana kuźnia oraz ceramika z Pogórza Kaczawskiego. Podczas poplenerowego wernisażu w dawnym wyrobisku Wiciarka w Szklarskiej Porębie odsłonięto rzeźbę, o której Zbigniew Frąckiewicz marzył od 30 lat. Rzeźba będzie jednym z punktów powstającego granitowego szlaku w ramach projektu 100 ton, którego pomysłodawcą jest Moksial w Szklarskiej Porębie.
W dawnym wyrobisku granitu Wiciarka w Szklarskiej Porębie odbył się międzynarodowy poplenerowy wernisaż rzeźbiarski. Był on efektem kilkudniowej pracy czterech artystów, którzy stworzyli z granitu stopy, na których spoczął stutonowy blok skalny. Niewątpliwie wydarzenie to było spełnieniem marzeń szklarsko-porębskiego artysty Zbigniewa Frączkiewicza, który na wykorzystanie kolosa cierpliwie czekał 30 lat. Jesteśmy w miejscu niezwykłym, gdzie ten stutonowy blok granitu został przez nas znaleziony, to znaczy przez nas, mówię, Marek Puchała i ja trafiliśmy tutaj w połowie lat 80. Wtedy poszukiwałem miejsca do zamieszkania i marzył mi się kamieniołom jako takie miejsce i Marek mnie tu przyprowadził. No i tak odkryłem ten wspaniały blok granitu. I później przez długie lata prześladowała mnie myśl, żeby przekształcić ten blok granitu w jakiś obiekt rzeźbiarski, artystyczny. Na pomoc Zbigniewowi Frączkiewiczowi przyszli czescy i polscy artyści. Aleś John i Martin Skala oraz Grzegorz Pawłowski i Maciej Wokan. Została nam zostawiona dowolność, żeby każdy wyraził swój charakter pracy, swoją stylistykę, co ładnie się komponuje w całości i pokazuje nam właśnie tą różnorodność tych stóp. Od prymitywnej, bardzo zaciosanej geometrycznie, po fragmenty realistyczne. Teraz tak na koniec to można powiedzieć, że wiele pracy nie widać, ale my 2 tygodnie... w pocie czoła walczyliśmy z tymi bryłami, ponieważ one, tak jak tutaj widać w tej postaci, w tej wielkości nie były, tylko to były czasami 2 razy większe, a czasami 1,5 raza większe bloki, które trzeba było odchudzić, żeby zbliżyć się do wymiarów, które nam Zbyszek, że tak powiem, narzucił, tak? I żeby wyegzekwować jednak tą stopę. Także było co robić, nie ukrywam. No i bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy ten dzień, który to wszystko zwieńczy, prawda? To jest coś nieprawdopodobnego, żeby dzisiaj, znaczy nieprawdopodobnego zbyt mocno powiedziane, ale żeby doszło do czegoś takiego, że dzisiaj pomagali w tym dziele tego największego naszego artysty, również młodzi artyści szklarsko-porębscy jak Wokan i Pawłowski, którzy pokazują ten wielki szacunek dla naszego artysty, pokazują również wielką współpracę, zrozumienie, ale przede wszystkim współpracę. Ja się najbardziej z tego cieszę, bo przez wiele lat myślę, że to było przeszkodą do stworzenia tego szlaku i tego pomnika Zbyszka Frączkiewicza. Odsłonięcie rzeźby jest częścią niezwykłego projektu, jaki będzie realizowany w Szklarskiej Porębie. To jest początek kilkuletniego projektu, który nosi nazwę 100 ton i uwieńczeniem tego projektu będzie szlak granitowy. Każdy z elementów tego szlaku będzie intrygujący, bowiem prowadzić będzie również przez miejsca interesujące pod względem architektonicznym, ale również przez pracownie artystów, przez wyrobiska, przez miejsca geologicznie intrygujące, przez miejsca, gdzie ten granit będzie powodem do zabawy, także ja już lekko uchylam rąbka tajemnicy, ale proszę mi uwierzyć, że jestem bardzo mocno podekscytowana, że właśnie zaczynamy dzisiaj ten wielki projekt 100 ton. Przede wszystkim mi się wydaje, to jest takie sprecyzowane zwrócenie uwagi na ten granit, który tak naprawdę tutaj w Szklarskiej Porębie i w okolicach jest wszechobecny. Granitowy szlak w całości zostanie udostępniony zwiedzającym nie wcześniej niż za 2 lata. Carmina Burana w nowej odsłonie. Tak można powiedzieć o wyjątkowym koncercie, który odbył się w Nowogrodzcu. Wykonanie kantaty scenicznej Carmina Burana, Karla Orfa przez solistów Olgę Ksenicz, Piotra Łykowskiego i Stanisława Kufliuka oraz Filharmonią Sudecką, Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej i Chór Konbrio pod batutą maestro Marka Pijarowskiego zakończyło 10. Festiwal Muzyczny w Nowogrodzcu. Była to prawdziwa muzyczna uczta godna jubileuszu tego wydarzenia, które podbija serca coraz to większej rzeszy melomanów w całej Polsce. W Nowogrodzcu właśnie urodził się kompozytor Józef Ignacy Sznabel i narodził się pomysł 10 lat temu stworzenia festiwalu. Festiwal bardzo małymi krokami, ale dotarł do 10. edycji jubileuszowej właśnie na takim poziomie i w takim rozmiarze.
Urządzić festiwal w największych metropoliach, w największych polskich miastach, to jest żadna sztuka. Gdzie są sale koncertowe, gdzie jest mnóstwo wykonawców, można przebierać, wybierać. Mało tego, gdzie są środki odpowiednie, prawda? Ale zrobić taki festiwal tu, w Nowogrodzcu, gdzie wie pan 1000 czy 1500 osób przyjdzie na koncert, gdzie na koncerty kameralne przychodzą setki melomanów, bo to już są melomani. Do samego koncertu przygotowaliśmy się ponad rok, natomiast przymierzałyśmy się już od pięciu lat. Z tym pomysłem się oswajałyśmy, żeby po prostu, że mamy takie marzenie, które właśnie w tym roku realizujemy. Jest to jedno z największych i najwspanialszych dzieł wokalno-instrumentalnych. Duża orkiestra symfoniczna, duży chór, trójka solistów, chór dziecięcy, no i muzyka po prostu taka, która porywa. Muzyka, która ma wszystko, po prostu ma ferię dźwięków, niesamowite użycie perkusji, fortepianów, ma bardzo liryczne fragmenty, zaczyna się i kończy się potężnym, że tak powiem, takim wybuchem o fortuno. Nie ma człowieka chyba na ziemi, który by nie słyszał tego przynajmniej, a już myślę, że większość potrafi nawet zanucić ten główny temat. I myślę, że tutaj siła muzyki Karla Orffa jest na tyle potężna i ułożył ten temat tak, że wpada on w ucho i jest takim przysłowiowym przebojem. Niezapomnianym przeżyciem dla publiczności było wykonanie finałowej O Fortuny połączonej z pokazem sztucznych ogni. Rozmach festiwalu, zaangażowanie organizatorów i lokalnej społeczności w jego rozwój sprawia, że już wkrótce wydarzenie może na stale zaistnieć w kalendarzu największych imprez kulturalnych w Polsce. Szczególną wystawę fotografii można oglądać na Jeleniogórskim Placu Ratuszowym. Wystawiono tam portrety 100 jeleniogórzanek w setnym rocznicę odzyskania przez kobiety praw wyborczych. O tej wystawie jeszcze długo będzie się mówić. Na Placu Ratuszowym oglądać można 100 portretów jeleniogórzanek na stulecie uzyskania przez nie praw wyborczych. Pomysłodawczyniami wydarzenia są Aleksandra Głownia, Bożena Wachowicz-Makieła oraz Luiza Laskowska. Pokazujemy 100 kobiet w fotografii Roberta Czepielewskiego, które wraz z innymi zajmują się wspaniałymi wszystkimi dziedzinami życia i pchają ten świat do przodu. Jest to fotografia czarno-biała, wykonana wrażliwym okiem na obchody stulecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. O tym, jak ważna jest to wystawa, świadczyć może ilość osób, które przyszły na wernisaż. Na zdjęciach znaleźć możemy lekarkę, piłkarkę, kwiaciarkę, pianistkę, medalistkę olimpijską, studentkę, a nawet stulatkę. Nie miło, że mogę panią tutaj. I właśnie ta różnorodność czyni tą wystawę tak wyjątkową. Bez kobiet nie byłoby nas, mężczyzn. Ja wiem, że my jesteśmy tą brzydszą częścią, brzydszą połową, ale bez pani nie byłoby wielu rzeczy. I to, że dzisiaj otwieramy tą wystawę, pokazując jeleniogórzanki, pokazując panie, które na co dzień czasami wyglądają troszeczkę inaczej, ale zawsze wyglądają pięknie. Były wspólne zdjęcia i wielka radość. Fajna inicjatywa. Wszystkim się też tutaj dookoła, jak rozmawiałam, podoba. Będzie pamiątka na lata. Bardzo się cieszę za zaproszenie, że miałam przyjemność uczestniczyć w tym projekcie. Uważam, że to jest świetna idea, świetna propozycja, świetne zdjęcia, naprawdę bardzo fajne. Tak pięknie było zrobione, zorganizowane, w miarę szybko. Z fotografem się pracowało bardzo łatwo. On tylko mówił, zrób taką pozę, zrób taką, spróbuj tak, a co ci przynosi radość, a pokaż uśmiech, a pokaż to.
kilka zdjęć i tutaj dzisiaj te zdjęcia, które są pokazane, to pokazują naprawdę wiele kobiet z różnym doświadczeniem, z różnym statutem społecznym, o przeróżnych zawodach. Jak pracowało się z fotografem? Profesjonalne podejście, bardzo fajnie. Fotograf dzielny był, bardzo był dzielny. A co na to autor? To, co mi się bardzo podobało, to taki fakt, że one były bardzo kreatywne podczas robienia zdjęć w czasie sesji. One doskonale wiedziały, że na przykład ten mam profil dobry, tego proszę nie robić, a ja się tak ustawię, a ja się owak ustawię. I wtedy, jeżeli ja czułem, że rzeczywiście one mają taki potencjał w sobie, to ja po prostu nie starałem się przeszkadzać im. Pozwalałem im na wiele. Wystawa fotografii gościć będzie na Placu Ratuszowym 2 tygodnie. Miejmy nadzieję, że częściej pokazywane będą w tym miejscu zdjęcia lub instalacje artystyczne jeleniogórzan. To już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i w imieniu Marii Jęczmyk zapraszam na środowe wydarzenia.